Ale z tym pay to winem jest tak, że ludzie na przestrzeni lat dorobili sobie dodatkowe terminy do pay to win. Pay to convenience, pay to progress i tak dalej. A to wszystko to jest kurwa pay to win, tylko ludzie sobie powymyślali te terminy śmieszne po to, żeby bronić danej gry. Bo wiesz, masz dodatkowy staż do kupienia, to nie pay to win, tylko pay to convenience. Masz exp do kupienia, to nie jest pay to win, tylko pay to progress, rozumiesz? I to głównie o to chodzi. Że no, te terminy powstały po to, żeby bronić gier, które są pay to win, ale ludzie w nie grają i nie chcą, żeby były nazywane pay to win. Tak jest. Tak to działa.